Najwyższa Izba Kontroli swoje priorytety pracy powinna mieć tam, gdzie są najważniejsze interesy nas wszystkich, podatników, bo nikt to strażnik pieniędzy obywateli, strażnik pieniędzy podatnika. Tam, gdzie są najważniejsze interesy państwa, tam, gdzie wykorzystujemy największe pieniądze publiczne. Tam, gdzie może także, jak pokazuje doświadczenie nie tylko polskie, dochodzić do nieprawidłowości, tam ta kontrola wymaga szczególnej intensyfikacji. W nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej niestety Komisja Europejska może nam łatwiej odbijać pieniądze. To powoduje, że NIK musi ogniskować się także w swoich kontrolach na projektach z wykorzystaniem funduszy europejskich. Chciałbym, żeby autorytet NIK uległ wzmocnieniu, bo mówimy o dużym autorytecie nik Wśród obywateli, ale chciałbym, żeby ten autorytet był także w instytucjach z nikiem współpracujących, czyli żeby więcej wniosków o konieczności zmian przepisów prawa, które przedstawia nik, było realizowanych przez parlament. I mam nadzieję, że to będą te priorytety, którymi będziemy się w najbliższym czasie w pracy niku zajmować.